Zdrowia. Za Niemca były zakazane piosenki, za Amerykanina są zakazane słowa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Colorado State, czyli Uniwersytet Stanu Colorado, napisał, zrobili taką broszurę. Jakie słowa są niewskazane? Jednym ze słów, które jest niewskazane, jest używanie słowa Ameryka. Ameryka, czyli mamy Stany Zjednoczone Ameryki. No i używanie słowa Ameryka same w sobie nie jest wskazane. Dlaczego? No dlatego, że w zasadzie eliminuje czy obniża znaczenie innych krajów, innych narodów. Polecają studentom, żeby unikać tego słowa, dlatego, że mogą, niektórzy ludzie mogą być obrażeni przez właśnie te wyrażenie, czy przez te słowa. Niezależnie od tego, co to znaczyło w przeszłości, jest to niedobre. No powiedzmy, tłumaczą, że słowo Americano w hiszpańskim znaczy nie tylko Ameryka, ale cała Ameryka. I tłumaczą, że Amerykanie myślą o USA, ale w zasadzie to jest jeszcze Południowa Ameryka, Centralna Ameryka, Ameryka Łacińska, Meksyk na dole, Kanada na górze, Wyspy Karaibskie. Także jest 42 kraje, a nie tylko jedna Ameryka. Także używanie Ameryki, słowa Amerykę jako Ameryka dla określenia Stanów Zjednoczonych nie jest wskazane. Także lewactwo na uniwersytetach, bardzo dobrze płatne, niszczy wszystko, co się da. Obłęd lewactwa amerykańskiego. No i czy używanie tego Ameryki, ono obniża jakąś kulturę, czy znaczenie innych krajów? No jak zwykle nie. No i co oni proponują w zamian? No proponują w zamian, żeby używać US citizen, czyli obywatel US, czy no już nawet bez A, bez United States, bez United States of America, czyli obywatel US, albo osoba z US. Też nie osoba z USA, tylko osoba z United States, zamiast Ameryka. No inne słowa, które również nie polecają używania, jest male and female, czyli męski i żeński. No dlatego, że to w zasadzie określa płeć, czyli genitalia, można powiedzieć. No a teraz ta płeć, no to już jest teoretycznie, no według idiotów, psychologów i innych biologów i lekarzy pokręconych, płeć nie ma nic wspólnego z genitaliami i teraz płeć może być wybrana. Jest to tak zwany genderyzm, czyli gender to jest przekonanie, kim się jest, a nie jakie ma się genitalia. No i w zasadzie to się nie powinno mówić, no. Nie polecałem, żeby mówić męski i żeński. Cakewalk, no to też jest taki, czyli bezpośrednio tłumaczenie, to jest ciasto, powiedzmy tort i walk, czyli chodzenie. No ale to było popularne wśród Murzynów, kiedy było niewolnictwo i nawet po niewolnictwie, no to Murzyni lubili sobie tańczyć, oni zawsze lubili tańczyć, także jak grali przy banjo, no to nigdy nie potrafili utrzymać się spokojnie stojąc, to zawsze skakali, tańczyli, wygibusy robili, wygibusy do tyłu, wygibusy do przodu, także jak ten cakewalk trafił do Brazylii, powiedzmy, czy do Argentyny, no to miał wpływ na tango i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest związane, ten cakewalk, no bo na koniec tego tańczenia, no to jako wygrana to był właśnie, było ten tort, te ciasto. I w różnych takich showach, w różnych takich filmach,
teatralnych, kinowych, to kiedyś nie grali Murzyni. Nie grali Murzyni, tylko biali grali. Oni malowali sobie twarze na czarno. Jest to dosyć kontrowersyjne, takie właśnie udawanie białych, że są czarnymi. No i oni zawsze tak się wydurniali, wygłupiali tymi tańcami. Te tańce właśnie takie były wygibusy. Część tłumaczy, że powiedzmy ci Murzyni, jak się wyginali do przodu i do tyłu, no to pokazywali, że to była przyszłość i przeszłość i że oni są jak palma, że są odporni na najróżniejsze te siły kolonialne i tak dalej. No dużo jest do tego do powiedzenia. Spanisze, czyli Hiszpanik. Nie można używać Hiszpanik, no dlatego, że to jest też negatywne, to jest jakieś takie pejoratywne i że to w zasadzie z czasów imperialnych i że to jest z czasów w zasadzie niedobrych. No i teraz trudno powiedzieć, czy Spanisz, no to faktycznie mówi po hiszpańsku, czy nie mówi po hiszpańsku, czy jest latino, latinix, latina i tak dalej, i tak dalej. Także to słowo hispanik też nie jest dobre do używania. No słowo black też było usuwane przez lata i było zastępowane z African American, no ale to jest dosyć idiotyczne, no bo powiedzmy w Europie, jeżeli ktoś przyjeżdża z Afryki, no to jest African, a nie American, a bardzo często też tłumaczą, że jest African American, tak jakby czarni byli tylko z Ameryki. No nie można mówić też hold down the fort, czyli przytrzymaj, utrzymaj twierdzę. No fort no to jest taka jak były te mury, nie mury, te płoty i bronili białych przed Indianami. No i teraz ten utrzymaj swój fort, utrzymaj swoją twierdzę. Nie mówi się, no bo dlatego że to przypomina, że dlaczego biali trzymali tą twierdzę, no dlatego, że Indianie atakowali i strzelali, no i krzyczeli utrzymać, nie poddawać się, no to jest to, że się pokazuje, że Indianie to są dzikusy, że to są takie stereotypy, że w zasadzie biali byli atakowani przez Indian, także nie można mówić nie poddawaj się, czy tam utrzymaj swoją twierdzę. Nie można mówić no can do, czyli nie robić, nie zrobić. Nie może zrobić. No ale to jest tłumaczenie, to jest takie tłumaczenie bezpośrednio ze znaków chińskich, bo jest drugie takie powiedzenie long time no see, czyli długi czas nie widzieć. No, czyli to taka rozmowa, taka czarna murzyna, tak jak Polacy mówili, że w Stasiu i Nel. W pustyni, w puszczy tam Stasiu i Nel, to ten Kali, to on mówił jak czarna murzyna, czyli nie odmieniał, powiedzmy, jak po polsku się odmienia. No, polski język jest troszeczkę bardziej taki soczysty i obrazowy, no i bardziej skomplikowany niż angielski, no ale ten no time, no see, czyli długi czas nie widać, no to jest bezpośrednie tłumaczenie właśnie z tych znaczków bez odmian. No i bez odmian, no i to tłumaczą w Colorado, że to jest powiedzmy obraźliwe dla Chińczyków. No dlaczego ma być to obraźliwe dla Chińczyków? No jeżeli oni mają te znaki i te znaki znaczą, co znaczą, a w innym języku jest bardziej skomplikowane, no to jest bardziej skomplikowane. To nie ma się co wstydzić. Nie można używać, powiedzmy, peanut gallery, czyli te fistaszki, no i te siedzenia powiedzmy fistaszkowe. No ale to jest tak jak powiedzmy Żydzi rosyjscy, czy tam rumuńscy, oni lubią czy jeść te słonecznikowe peski słonecznikowe czy z dyni, no i rzucają na podłogę, no to w Ameryce w wielu restauracjach na południu to idzie się do restauracji, no i oni zanim poda się powiedzmy obiad się zje, no to oni przynoszą taki
tych fistaszków, tych peanuts, cały taki kosz, no i ludzie jedzą i właśnie rzucają to wszystko na podłogę i wszyscy chodzą po tym, także później kelner przychodzi, to tam zamiata, no i jest to powiedzmy związane z murzynami, na niektórych tych vaudeville czy tam showy jakieś były, no to tam właśnie z tyłu to były tylko takie ławy proste, najtańsze te miejsca to były tam, gdzie siedzieli murzyni i jedli powiedzmy te fistaszki i rzucali na ziemię, dlatego to się nazywa ten peanut gallery, no to już nie wskazane jest mówić coś takiego, no bo to ubliża murzynom. No tych białych tresują strasznie biali tresują białych i zakazują. To jest po prostu jakiś 1984 rok, książka Orwella na naszych oczach, ten obłęd lewactwa amerykańskiego jest po prostu nieprawdopodobny. Ludzie, ta samokontrola, sama cenzura, ta poprawność polityczna, komunistyczna, no to jest po prostu coś nie do uwierzenia. Nie można używać, nie polecam używać straight, czyli prosty. Prosty w przeciwieństwie powiedzmy do gejów i homoseksualistów. No dlaczego nie używać straight jako prosty? No bo by wyglądało, że homoseksualista jest krzywy albo wykolejony. No w zasadzie no to o to chodzi, tak? Jest wykolejony, jest jakaś dewiacja, także już nie polecam używania dla heteroseksualnych, dla normalnych kobiet, które chcą rodzić dzieci, dla normalnych mężczyzn, które chcą płodzić dzieci i wychowywać, no to nie można mówić straight, no bo wtedy homoseksualni są krzywi, także wszyscy te wszystkie litery LGBT, XYZ i tak dalej mogą czuć się obrażone. Nikogo nie można obrażać, tylko można obrażać białych. No a w zasadzie białych trzeba trenować batem i upominać, co mogą powiedzieć, co mogą nie powiedzieć. No jest to przykre. Food coma, czyli jedzenie, śpiączka, no czyli takie wpadanie, jak ktoś się nawpiernicza jak świnia, no to w zasadzie później nic mu się nie chce robić, tylko spać. No i to tłumaczą, znaczy no nie tłumaczą, ale to wiadomo o co chodzi, no to chodzi o to, że to w zasadzie to tak daje do zrozumienia, że jest to lenistwo czarnych znowu, że jest nawpierniczać się tych skrzydełek kurczaka, no i wpaść właśnie w tą śpiączkę odżarcia, tak? Batem jesteśmy trenowani. No i też nie można używać słów war czy battle, czyli to jest wojna albo bitwa. No dlaczego? Dlatego, że powiedzmy może to być problematyczne dla tych, którzy przeżyli wojnę albo jakieś tam bitwy, albo weterani, dla weteranów też nie jest przyjemne. Także te pieprzenie o tej poprawności politycznej, no po prostu osiąga jakieś szczyty. Jest to po prostu, no człowiek chce rozmawiać z kimś, no i nic nie można porozmawiać. Ten cakewalk, no to wiadomo, że na dzień dzisiejszy, jeżeli się mówi cakewalk, no to w takim kontekście, że jest coś bardzo prostego do zrobienia, no że coś jest bardzo prostego do zrobienia, a to, że kiedyś ci niewolnicy szli w parach i tam tańczyli, a później zaczęli robić jakieś parodie, żeby jak mówią, ośmieszyć tych właścicieli i to wszystko zaczęło wyglądać groteskowo, no to już co można powiedzieć. No i ta Ameryka, żeby w Ameryce nie można mówić Ameryka, no to jest makabra. Ja raczej nie zmienię kanału Głos z Ameryki na Głos z US,
No ale tak by wyglądało, jeżeli prawda jest taka, że jeżeli demokraci, socjaliści dojdą do władzy, no to będą eliminować, będą to eliminować. Także Polaku, jeżeli jesteś w Ameryce, nie głosuj na socjalistów, demokratów. Nie głosuj na socjalistów, demokratów, bo to jest jedna, jedyna partia. Jak PZPR był w Polsce, czy jedna, jedyna partia w Korei, czy na Kubie, czy gdziekolwiek indziej. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek na dole, można nacisnąć. Jest dzwoneczek dzin dzin do powiadomień o codziennych filmikach. Piszcie, subskrybujcie, wysyłajcie pytania, bierzcie udział w dyskusjach i do następnego.